Obliczmy, ile centylitrów jest w jednym dekalitrze. Musimy sprawdzić, jak ma się centylitr do litra i jak ma się dekalitr do litra. Wypiszę przedrostki. Trzeba się ich nauczyć na pamięć, bo spotykamy je przy różnego rodzaju jednostkach. Przedrostek kilo znaczy 1000. Hekto znaczy 100. Deka to 10. Jeśli nie ma przedrostka, mamy po prostu daną jednostkę. Dalej mamy decy. To 1 dziesiąta. Centy. To 1 setna. Mili. To 1 tysięczna. Teraz wróćmy do zadania. Mamy centylitry. Zapiszę to innym kolorem. Centylitr. Centylitr. To jedna setna litra. Można to też zapisać tak: jeden litr na każde 100 centylitrów. 1 litr na każde 100 centylitrów. Centylitrów mamy więc centylitry. Przejdźmy do dekalitrów. Deka mamy tutaj. Dekalitr znaczy dziesięć litrów. Możemy też powiedzieć, że na każde 10 litrów mamy. 1dekalitr. Zanim przejdę do rozwiązania, spójrzmy, co tu się dzieje. Mamy przejść z mniejszej jednostki na większą. Powinniśmy mieć wiele mniejszych jednostek w jednej jednostce większej. Rozwiązanie można obliczyć różnymi metodami. Chcemy przeliczyć 1dekalitr na centylitry. Można skorzystać z tego wykresu. Można też dokonać analizy jednostek, upewniając się, że jednostki się zgadzają. Zastosujmy pierwszy sposób. Mamy 1 dekalitr. Ile to litrów? 1 dekalitr to 10 litrów. Tutaj mamy litry, 10 litrów. A teraz 10 litrów, ile to decylitrów? To 100 decylitrów, tak? Każdy litr to 10 decylitrów, a litrów jest 10. Schodząc o rząd wielkości w dół, mnożymy przez 10. 100 decylitrów ile to centylitrów? 100 decylitrów każdy ma 10 decylitrów. 100 razy 10 mamy 1000 centylitrów. Oto odpowiedź. 1 dekalitr to 1000 centylitrów. 1000 centylitrów. Inny sposób to przeliczyć dekalitr na litry, a potem litry na centylitry. Mamy więc jeden dekalitr. Przeliczając jednostki, zawsze patrzymy, czy liczymy z sensem. Czasem ludzie dzielą zamiast mnożyć. Wychodzi im, że jeden dekalitr to jedna na centylitra. Nie, nie, nie. Trzeba pomyśleć. Niemożliwe, bo dekalitr jest większy od centylitra. Jeden dekalitr musi mieć wiele centylitrów. Powinna mi wyjść duża liczba. Przeliczając jednostki, sprawdźmy zawsze, czy liczymy z sensem. Teraz rozwiążmy zadanie, stosując analizę jednostek. Najpierw dekalitr zamieniamy na litry? Przeliczając na litry mamy dekalitr w mianowniku, a litry w liczniku. Ile litrów jest w dekalitrze? 10 litrów to dekalitr. Czyli dekalitr to 1 razy 10. Czyli 10 litrów. Teraz chcemy przejść na centylitry. Chcemy mieć litry w mianowniku, a centylitry w liczniku. Ile centylitrów mamy w jednym litrze? 1 litr to 100 centylitrów. Centylitr to jedna setna litra. Spójrzcie, mamy tu odwrotności. Mówią nam dokładnie to samo. Jeden litr na 100 centylitrów. Choć można je odwrócić, jest to wciąż ta sama informacja. Odwróciliśmy po to, żeby skrócić litry. Zostało nam 10 razy 100, czyli 1000 centylitrów. Gotowe.